Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w odcinku specjalnym. Takiego odcinka na YouTubie u mnie jeszcze nie było. Odcinka, w którym zajrzymy sobie na moją platformę. Zobaczycie, jak wygląda nauka z nami, jak wyglądają lekcje. Bardzo wiele pytań odnośnie mojej platformy dostałam w ostatnim czasie i pytaliście się: Ola, mogłabyś nam pokazać, jak wygląda nauka na platformie, co tam w tym kursie się u Ciebie znajduje, jak wyglądają lekcje? I dlatego dzisiaj specjalnie dla Was robię właśnie taki filmik. Zanim jednak przeniesiemy się do tego magicznego miejsca w sieci, jakim jest moja platforma, chcę Wam przypomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz: darmowa lekcja języka hiszpańskiego w poniedziałek o 19:30 na YouTubie. Mam nadzieję, że będziecie, bo będziemy uczyć się czasowników zwrotnych. Będzie to lekcja na żywo, także nie przegapcie tej okazji. Tutaj na YouTubie będzie ona prowadzona, będziecie widzieć całą prezentację i razem będziemy uczyć się czasowników zwrotnych. Także zapraszam Was bardzo serdecznie, 20 lutego, poniedziałek, 19:30. Przypominam Wam też, że trwają zapisy na kursy dla początkujących i będą one tylko do 24 lutego. Do 24 lutego można dołączyć na nasze kursy. Następna możliwość będzie dopiero w sierpniu. Także jeżeli nie chcecie zwlekać z nauką hiszpańskiego, chcecie ogarnąć podstawy hiszpańskiego, no to pamiętajcie, że zostało jeszcze kilka dni. No, w przeciwnym razie po prostu będziecie musieli poczekać kilka miesięcy, bo dopiero w sierpniu planujemy otworzyć kolejne zapisy. Przechodzimy na moją platformę. A więc tak, moja platforma, jak widzicie, to jest strona mojej platformy. Po zapisaniu się na kurs otrzymujecie login oraz hasło. Platforma jest bardzo, bardzo prosta w użyciu. Tutaj nawet osoby, które nie są, że tak powiem, bardzo techniczne, ogarną. Ja jestem osobą bardzo mało techniczną, zawsze mam jakieś problemy, także wierzcie mi, że platforma jest właśnie w taki sposób skonstruowana, żeby każdy mógł z niej prosto tutaj i łatwo korzystać. Po zalogowaniu się na platformę wybieracie kurs, który zakupiliście, na przykład jest to kurs hiszpański A1 i tutaj, moi drodzy, już macie spis treści. Kurs hiszpański A1 zaczyna się od powtórek, dlatego że jest to, moi drodzy, kontynuacja kursu hiszpański od zera. Jeżeli jesteście osobami, które zaczynają od totalnego zera, które nigdy nie uczyły się wcześniej języka hiszpańskiego, no to koniecznie musicie zapisać się na kurs hiszpański od zera, bo tam właśnie będziecie uczyć się o tym, jak wygląda szyk zdania, co to są rodzajniki, co to są przymiotniki, jak wyglądają te przymiotniki w języku hiszpańskim, jaka jest kolejność, jak to wygląda wszystko w zdaniu. Dlatego jeżeli nigdy wcześniej nie uczyliście się hiszpańskiego, nie mieliście styczności z tym językiem, to najlepiej zacząć od kursu hiszpański od zera. Ja dzisiaj tutaj Wam pokazuję kurs hiszpański A1, czyli jest to kurs skierowany dla osób początkujących również, ale które już kiedyś hiszpańskiego się uczyły. I tutaj na pierwszej lekcji, to jest taka lekcja powtórkowa, którą ja stworzyłam dla osób, które przeszły kurs hiszpański od zera, ale ta lekcja jest również dla osób, które mojego kursu hiszpański od zera nie mają, a po prostu chciałyby pewne elementy powtórzyć, elementy, które są potrzebne już na poziomie A1. Tutaj po prostu mamy ćwiczenia, bardzo proste zdania, na przykład jak po hiszpańsku powiedzieć: ona jest towarzyska,
ponieważ na kursie Hiszpański od zera przerabiamy cechy charakteru, wygląd, czasownik być, czasownik mieć, także czasownik ir również z przyimkami. Także tutaj na Hiszpański od zera, na tym kursie Hiszpański od zera mamy właśnie takie podstawy podstaw, jak ja to mówię, czyli bardzo podstawowe czasowniki. Po tej powtórce na kursie Hiszpański A1, ten kurs Hiszpański A1 zaczyna się od czasowników regularnych w czasie teraźniejszym. Jeżeli oglądaliście nasze wyzwanie z panią profesor, to omówiliśmy sobie podczas tego wyzwania dwie koniugacje. Koniugacje czasowników zakończonych na ar oraz er. Tutaj oczywiście na moim kursie macie wszystkie koniugacje, macie również czasowniki nieregularne, ale to wszystko jest bardzo rozłożone. Tak? Nie poznajemy od razu na jednej lekcji wszystkich możliwych czasowników, tylko mamy ten materiał pogrupowany, uczymy się powoli, żeby się nie zniechęcić do nauki hiszpańskiego. Także tutaj w tym pierwszym filmiku omawiamy sobie czasowniki regularne. Wyjaśniam dokładnie, co trzeba zrobić, żeby taki czasownik w języku hiszpańskim odmienić. Pokazuję koniugacje, czyli w jaki sposób te czasowniki się odmieniają, jakie są końcówki, jakie końcówki musimy dodać. No i oczywiście również mamy przykłady, kilka przykładów, żeby pokazać Wam, jak ten odmieniony czasownik w zdaniu występuje. Po krótkim filmiku przechodzimy do drugiego zadania. Tutaj mamy taką opcję wklej do zeszytu. Pobieramy sobie materiał. Mamy tutaj akurat aż 3 materiały. I otwieramy, no i tutaj mamy, zobaczymy, czy to również widać na ekranie. Jeśli nie, to Wam to za chwilę pokażę. Także tutaj mamy czasowniki zakończone na ar. Bailar, cantar i mamy odmianę. Co możecie z takim plikiem zrobić? Możecie go sobie wydrukować. Ja napisałam wklej do zeszytu, ale oczywiście nie musicie wklejać do zeszytu. Możecie sobie powiesić na lodówkę, możecie sobie, nie wiem, gdzieś w pracy na tablicy korkowej przypiąć. Także to zależy już od Was, ale macie tutaj jeszcze materiał do pobrania. Następnie przechodzimy do fiszek. Fiszki mają na celu utrwalenie materiału. Także tutaj przygotowałam dla Was takie fiszki z czasownikami, których się nauczyliśmy, które zobaczyliście w filmie. Takie podstawowe czasowniki jak comer, correr, vender, sprzedawać, w celu po prostu utrwalenia sobie tych czasowników. Czyli tutaj macie tą opcję właśnie fiszki. Potem czas na ćwiczenia. Pierwszy test, przechodzimy do pierwszego testu i tutaj już, no, praca należy do Was, tak? Tutaj musicie się skupić i dopasować, przykładowo w tym teście, dopasować sobie te czasowniki do polskiego odpowiednika. Na przykład cantar znaczy śpiewać, mirar patrzeć i tak dalej. Po tej lekcji mamy inne czasowniki regularne. Moja platforma jest tak skonstruowana, żeby uczniowie cały czas powtarzali dany materiał. Cały czas wracamy co kilka lekcji do jakiegoś materiału, który już przerobiliśmy. Tutaj akurat lekcja 3 to są
inne czasowniki regularne, czyli poznajemy kolejne czasowniki regularne. Ten film jest już inaczej skonstruowany, dlatego że na naszej platformie mamy różnorodne materiały, tak żeby żaden kursant się nie nudził, żeby każdy materiał był dla Was taką niespodzianką. Co to teraz będzie, tak? Jaki to będzie materiał? Czy jakiś podcast, czy jakieś ćwiczenie, czy jakiś film nagrany w terenie? Także staramy się, żeby te materiały były bardzo, bardzo różnorodne. I tutaj, jak widzicie, powtarzamy sobie czasowniki i uczymy się też nowych czasowników. Tu mamy, to był czasownik leer, teraz będzie abrir, otwierać. Ten czasownik się pojawił na poprzedniej lekcji, także w tym filmie sobie wszystko powtarzamy i uczymy się nowych czasowników. Co tutaj dalej mamy? Jak widzicie, mamy mnóstwo testów, nie będę tego wszystkiego otwierać, bo jest tego bardzo, bardzo dużo, bo tak jak mówiłam, na naszej platformie stawiamy na quizy, testy, na naukę przez zabawę. Lekcja czwarta, jak widzicie, tutaj mamy piosenkę, którą trzeba odsłuchać. W tej piosence mamy mnóstwo czasowników regularnych, bo tutaj uczymy się czasowników regularnych. Trzeba uzupełnić tekst piosenki i właśnie potem jest ćwiczenie, gdzie trzeba odgadnąć bez okoliczniki, które pojawiły się w piosence. Na naszej platformie są również tak zwane materiały bonusowe. Materiały bonusowe to jest taki materiał od nas, w którym również się uczycie, ale służy on raczej jako taki odpoczynek. I tutaj w tych materiałach mamy ciekawostki z Hiszpanii. Opowiadam Wam o różnych ciekawostkach dotyczących Hiszpanii, Hiszpanów, języka. Mówię też o ciekawostkach fonetycznych. Także ten materiał, w tym materiale również przyswajacie wiedzę, ale są to takie ciekawostki, coś na relaks, na odpoczynek, żebyście mogli też troszeczkę odpocząć, tak? Żeby od razu nie przechodzić do nowego materiału. Potem mamy czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym. Jest też lekcja z lektorem. Tutaj właśnie piszę data wkrótce. Jest sprawdzenie zadania domowego z lektorem. Także macie zadanie domowe, które musicie odrobić. I potem na lekcji na żywo sprawdzacie to zadanie. Oczywiście, jeżeli nie możecie uczestniczyć w takiej lekcji, to dostępne jest nagranie. Jest to lekcja grupowa. Jak widzicie, mamy tutaj też powtórki, lekcje powtórkowe, system powtórkowy, gdzie macie kolejne ćwiczenia, zadania do wykonania, żeby utrwalić wiedzę. Na przykład tutaj mamy yo dar. Jak po hiszpańsku powiedzieć ja daję? Jak odmienić ten czasownik? No oczywiście to już było na lekcji, także sprawdzacie swoją wiedzę. Doi. Jakie jeszcze mamy lekcje na platformie? Lekcje w terenie lub lekcje na przykład w sklepie. Na przykład w sklepie, tak żeby łatwiej Wam się zapamiętało. Tutaj damy sobie oczywiście najwyższą jakość. Także możecie sobie tutaj otworzyć ten filmik i uczycie się wzrokowo, po prostu uczycie się wzrokowo, jeżeli jesteście wzrokowcami i oczywiście jest nagrany również tekst, więc jak ktoś jest słuchowcem, no to oczywiście też sobie słucha, ale dla wzrokowców jest to świetna opcja. Jakie jeszcze materiały znajdziecie na platformie? Oczywiście Wasze ulubione spacery z Hiszpanem, wiem, że je kochacie, dlatego zawsze Jose proszę o to, żeby tych spacerów było więcej. Spacery wirtualne z Hiszpanem to są takie spacery po moich okolicach, gdzie mieszkam, po Costa del Sol, nagrywam w terenie.
i tutaj uczycie się słownictwa wraz z Jose, osłuchujecie się oczywiście z wymową i intonacją rodowitego Hiszpana. Spacerujecie sobie wirtualnie po przepięknych miejscach, no i oczywiście uczycie hiszpańskiego, bo o to chodzi, żeby nauka była lekka i przyjemna. Tutaj dalej mamy czasowniki nieregularne, mamy również coś takiego jak proste konwersacje, w których powtarzamy wiedzę w troszeczkę inny sposób, czyli jak wykorzystać tą wiedzę w praktyce, tak? Na przykład mamy różne sytuacje, zapytaj, czy dana osoba chce zjeść pod wieczorek deser. Zapytaj, kiedy ktoś ma lekcję angielskiego, zapytaj kogoś, jak można mu pomóc, tak? Czyli już znamy te czasowniki, ale uczymy się stosować ich w konwersacji, tworzyć z nimi zdania. I potem mamy serię praktycznego hiszpańskiego, czyli to są takie lekcje, w których uczycie się, jak się zachować w konkretnej sytuacji, na przykład na lotnisku, jesteśmy na lotnisku, chcemy nadać bagaż, chcemy się zapytać, gdzie są toalety, czy na przykład tutaj ktoś do nas mówi, ma pani swój dowód osobisty, czy może mi pani dać swój dowód osobisty, czyli uczymy się tutaj różnych zwrotów i wyrażeń, które są bardzo praktyczne, no i potrzebne w danej sytuacji. Tutaj akurat mamy sytuację na lotnisku. Następnie przyszedł czas na podcast. Tutaj mamy podcast do odsłuchania. Oczywiście te podcasty wszystkie są ułożone, zrobione w taki sposób, że są połączone z innymi lekcjami. Także to nie jest tak, że macie jakiś podcast i nie wiadomo skąd to się wzięło, tylko wszystko jest połączone. Ten podcast dotyczy poprzednich lekcji, czyli oczywiście są nowe też słówka, bo o to chodzi, żeby uczyć się nowych słówek, ale to wszystko jest ze sobą powiązane. Mamy podcast, mamy oczywiście wklej do zeszytu, czyli mamy tutaj słówka z podcastu. Pobieracie sobie, tutaj mówiliśmy o mojej rutynie i są słówka do nauczenia. Następnie oczywiście fiszki, testy, ale przy podcastach macie również transkrypcję do pobrania. Pobieracie sobie transkrypcję i oczywiście tłumaczenie. Jeżeli ktoś by miał jakiś problem, to zawsze może sobie zajrzeć do tłumaczenia i sprawdzić po prostu jakieś zdania, których nie zrozumiał. Następnie mamy sprawdzenie wiedzy z lektorem. Spokojnie, Natalia jest bardzo miłą osobą, nie musicie się niczego obawiać, jest bardzo pomocna, także tutaj macie takie sprawdzenie wiedzy z lektorem, żeby sprawdzić, jak wam idzie. Następnie mamy lekcję o pogodzie. Mamy spacer z Hiszpanem, w którym Jose tutaj uczy was pór roku, miesięcy oraz dni tygodnia. Spacerujemy tym razem po, znacie to przepiękne miasteczko na Costa del Sol? Ronda. Jeżeli nie byliście, to polecamy. Tym razem uczycie się dni tygodnia, miesięcy, pór roku, spacerując po rondzie, no kto by nie chciał, tak? Przepięknie, czyli znowu wirtualnie przenosimy się do cudownej, słonecznej Hiszpanii i uczymy się tego przepięknego języka w miły, lekki i przyjemny sposób, bo nauka wcale nie musi być przykrym obowiązkiem i my właśnie to chcemy wam pokazać, udowodnić, że nauka może być przyjemna. Następnie mamy czasownik gustar. Uczymy się o tym pięknym czasowniku, który jest przez was nielubiany, ale jest naprawdę bardzo prosty, jeżeli oczywiście ktoś wam to w sposób przystępny jaśni.
praktyczny hiszpański u lekarza. Tutaj mamy lekcję z przydatnymi zwrotami. Odpukać, żebyście nie musieli być tutaj u lekarza, ale jeżeli będziecie, no to będziecie wiedzieć co i jak, jakich zwrotów używać, jak powiedzieć po hiszpańsku, że mam kaszel, mam gorączkę, źle się czuję. Także jeżeli by się jakaś taka sytuacja trafiła, no to będziecie wiedzieć, jak się zachować. I co tutaj mamy? Spacer z Hiszpanem po Madrycie, to są już ostatnie lekcje z kursu A1. Tutaj zabieramy Was na wirtualny spacer po Madrycie. Przepiękne miasto. Zabieramy Was nawet na stadion Santiago Bernabeu. I macie tutaj oczywiście Jose, który Wam, tutaj jego głos jest podłożony, osłuchujecie się z poprawną intonacją, uczycie słówek i oczywiście z nami podróżujecie do Madrytu na stadion Santiago Bernabeu. No i na samym końcu kursu mamy testy końcowe, żeby sprawdzić swoją wiedzę. Te testy zawierają wiedzę z całego kursu. Można oczywiście podejść do tych testów po kilka razy, także tutaj nie musicie się niczym stresować. Chodzi o to po prostu, żeby sprawdzić swoją wiedzę. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy dodatkowe lekcje, wynajem samochodu, wynajem mieszkania. To są lekcje już na troszeczkę wyższym poziomie, ale ja je włączyłam do kursu A1, po to, żebyście też mogli sobie je przerobić. One są na samym końcu, żebyście mogli też, jeżeli byście chcieli wynająć samochód tutaj w Hiszpanii, to też, żebyście po prostu wiedzieli, jakich słówek używać. Oczywiście mamy wynajem mieszkania, tutaj nie tylko macie słownictwo, w tym akurat oto filmie, macie również rady ode mnie, czyli w jaki sposób wynająć, na co też patrzeć przy wynajmie mieszkania, także to nie jest tylko filmik związany ze słownictwem, ale również właśnie z, daję Wam wskazówki, bo jako osoba, która tutaj mieszka, no kilka mieszkań już wynajmowałam, więc wiem, na co trzeba patrzeć. Mamy otwieranie konta bankowego, tak samo tutaj oprócz słownictwa dzielę się z Wami moją wiedzą, mówię Wam o dokumentach, które są potrzebne, tak samo jak przy wyrabianiu numeru NIE. Nie, to wyrabianie numeru NIE, ten numer to jest numer obcokrajowca, identyfikacyjny obcokrajowca, to już jest taka lekcja skierowana dla osób, które chciałyby w Hiszpanii zamieszkać. Tutaj Wam dołączyłam formularz, jaki musicie wypełnić, nawet formularz opłaty, czyli ten formularz, który musicie wypełnić, jeżeli wpłacacie właśnie kwotę, by sobie wyrobić ten numer NIE, zamawianie wizyty, jak to wygląda, daję Wam tutaj konkretne wskazówki, także to jest taka lekcja dla osób, które chciałyby w Hiszpanii, myślą o przeprowadzce do Hiszpanii na stałe. Także tak oto, moi drodzy, wygląda kurs A1. Jak widzicie, te lekcje są bardzo, bardzo różnorodne. Są podcasty, są fiszki, są piosenki, są spacery wirtualne po Hiszpanii, po moich oczywiście tutaj okolicach, ale nie tylko, jak widzicie, również po Madrycie. Są materiały bonusowe z ciekawostkami, jest praktyczny hiszpański, także macie cały kompletny pakiet materiałów, który pomoże Wam ogarnąć podstawy hiszpańskiego. Dzięki temu kursowi, wybaczcie mój polski, ogarniecie podstawy hiszpańskiego i nauczycie się praktycznego, żywego języka, bo to jest najważniejsze, żeby móc komunikować się z Hiszpanami, tak? Uczymy się języka po to, żeby się z Hiszpanami komunikować, czy jakiegokolwiek języka uczymy się po to, żeby właśnie z tą inną nacją móc się skomunikować, więc po tym kursie ogarniecie solidnie podstawy, będziecie mieli tak zwany grunt pod nogami. Nawet jeżeli czegoś nie zrozumiecie, bo to jest normalne, można czegoś nie zrozumieć, możemy czegoś nie usłyszeć, możemy coś przekręcić,
to i tak macie ten grunt pod nogami, że jesteście w stanie zapytać się: przepraszam, nie rozumiem, przepraszam, czy może pani powtórzyć, przepraszam, czy ta opłata jest wliczona, bo nie rozumiem, tak? Albo nie jest to dla mnie jasne. Czyli nawet jeżeli czegoś nie zrozumiecie, to sobie w każdej sytuacji poradzicie, bo macie grunt pod nogami, macie te podstawy opanowane, przez co też czujecie się pewniej. Także moi drodzy, jeżeli chcecie nauczyć się solidnie języka hiszpańskiego, podstaw języka hiszpańskiego, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. Pamiętajcie, że zapisy trwają tylko do 24 lutego. Niestety następne zapisy będą dopiero za kilka miesięcy. O tym, czemu tak jest, opowiem Wam, ale to już innym razem, bo pracujemy teraz nad zupełnie innym projektem, także na pewno się tym z Wami podzielę, ale w tym roku rzeczywiście zapisy na kursy dla początkujących, no będzie ich troszeczkę mniej, także teraz jest ten moment, żeby się zapisać. Jest to bardzo dobra inwestycja w język. Kursy są rzetelnie przygotowane przeze mnie, oczywiście przez osobę, która mieszka tutaj już od bardzo, bardzo wielu lat. Też wiecie, w jaki sposób ja mówię po hiszpańsku, bo mieliście mnie okazję nieraz posłuchać. No i oczywiście przez Jose, tak? Jose również tutaj brał udział w przygotowaniu tych kursów. Jak wiecie, Jose jest nie tylko rodowitym Hiszpanem, ale jest też byłym wykładowcą języka hiszpańskiego, wykładał hiszpański na dwóch uniwersytetach w Anglii, jest byłym już egzaminatorem DELE, pracował w Instytucie Cervantesa, szkolił też, przygotowywał przyszłych nauczycieli hiszpańskiego, także macie tutaj gwarancję materiałów wysokich jakości, nie znajdziecie tutaj, jak to się mówi po polsku, jakichś bubli, tak? Chyba tak się mówi. Nie znajdziecie tu jakichś głupot, jakichś rzeczy oderwanych od rzeczywistości, tylko właśnie żywy, praktyczny język, który jest używany na co dzień. Dobrze, moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, no to oczywiście zapraszam Was do sekcji komentarzy. Dajcie znać. My oczywiście cały czas, aż do 24 lutego, odpowiadamy na Wasze pytania. Także jakąkolwiek wątpliwość macie, to możecie do nas napisać. I oczywiście pamiętajcie, że na naszej stronie znajdziecie próbki lekcji i znajdziecie dokładny spis treści. Jeżeli nie zdążyliście tutaj sprawdzić dokładnie, jakie są lekcje, to na naszej stronie internetowej te lekcje, dokładny spis treści znajdziecie. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się, moi drodzy, na lekcji w poniedziałek. Pamiętajcie, na darmowej lekcji na YouTube w poniedziałek. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będziemy mówić o czasownikach zwrotnych.